W moim wieku to już powinno się chyba dać szansę innym osobom. No prawdopodobnie będę tutaj jeszcze tak troszeczkę doradzał, ale to już bardzo, bardzo tak sporadycznie, w miarę możliwości moich i w miarę potrzeb tutaj. Dlatego, że są zaplanowane naprawdę bardzo też duże inwestycje, zwłaszcza dużo projektów. No i chyba, tak jak mówiłem, no już czas i to chyba tak powinno być, że każdy z nas powinien znaleźć sobie potem jakieś inne fajne zajęcia, tym bardziej, że no, nie ma ludzi zastąpionych przecież. Jak to mówią, szczęśliwej drogi już czas w Pana przypadku. Tych dróg troszeczkę w ostatnich latach zostało przebudowanych, to trzeba przyznać. No tak, ale to ja dzisiaj, bardzo miła atmosfera była też i spotkanie tutaj w gminie Bolesławiec. Wspominałem, że naprawdę to jest tak w 50% przynajmniej. Chcę właśnie z tego miejsca podziękować wszystkim samorządowcom, panom sołtysom. No wszystkich ich mam, nie zawsze pamiętam nazwiska, ale obraz ich pamiętam. Czasami te dyskusje, ale tak jak dzisiaj też pani Agata mówiła, no zaczynałem w 2010 roku, kiedy była tutaj Bolesławca, jedna z bardzo większych inwestycji, przebudowa była Bolesławca. No i też się kończy na dosyć dużej takiej inwestycji naszej w miejscowości tutaj również Bolesławiec. Także no, ten czas chyba dobiegł końca. Jeszcze raz serdecznie dziękuję no, również tutaj Państwu z prasy. Na początku przyznaję, że nie było łatwo po prostu, bo te drogi były troszeczkę Panie dyrektorze, przyznam, że było tak. Na początku mieliście powiatowy zarząd dziur i przez te lata się poprawiło. Oczywiście żartobliwie mówimy, wszyscy wiemy, tak, że te potrzeby są ogromne, ale no naprawdę teraz tych ciągów jest coraz więcej. Oczywiście potrzeby stale są i tych dróg pewnie jedną Państwo przebudujecie, a ta, która już była 20 lat temu robiona, znowu się nadaje do remontu, więc to jest taka no, studnia bez dna, można powiedzieć. No tak, w tym czasie, no, że były sadzone również bratki na naszych drogach, z tego co sobie przypominam, były nasze drogi jak ser, różnie to po prostu było, wszystko to było, racje, ale ja po prostu to przyjmowałem, że to nie było totalnie złośliwie, no taka rzeczywiście była rzeczywistość. W tym roku, czyli w ubiegłych ostatniej kadencji, przebudowaliśmy rzeczywiście sporo dróg, bo to ponad za ponad prawie 50 milionów. Tak jak tutaj tak szacujemy, to zostało nam jeszcze naprawdę gdzieś około 70 kilometrów, które by wypadało właściwie już przebudowywać. No ale to są bardzo duże koszty. To są jeszcze ponad 100 milionów na pewno. Także to jeszcze jedna kadencja będzie za mało, może dwie, może trzy. I tak jak Pan słusznie wspomniał, ja zawsze też mówię, że drogi to jest pewien majątek. Tak, samochody się psują, drogi się psują i po prostu też trzeba zawsze te środki zostawić nie tylko na budowanie nowych, ale przede wszystkim na utrzymywanie tego, co już jest, po to, żeby było bezpiecznie. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo. No, wszystkiego dobrego, spokojnej drogi, tej takiej już odpoczynku. Dziękuję serdecznie. Wszystkich pozdrawiam, tych, których znam osobiście, tych, których nie znam. Bardzo dziękuję.